Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym nekromancie Neu8, na którym mamy już 6 legendarnych itemków, 2 legendarne gemy, no i dzisiaj będziemy sobie cisnąć lożki. Myślę, że może nawet uda nam się wbić 300 level. Postanowiłem, że nie będę już tutaj robił póki co legendarnego lochu przed wbiciem tych leveli, dlatego że jesteśmy na takim etapie, na którym dosłownie kilka tych legendarnych itemów daje nam ogromnego boosta, możemy wbić naprawdę dużo leveli, no i potem dalej sobie cisnąć legendarny loszek, zdobywać legendarne itemy, po prostu mocniejsze, z lepszymi statystykami. Zobaczymy, jak to dzisiaj wyjdzie. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać w komentarzach, jak tam wam idzie legendarny loszek. Czy już macie wszystkie legendarne itemki, czy robicie free to play. Generalnie jak u was, jak wasze statystyki w tym legendarnym lochu wyglądają, może w ten sposób. W momencie u mnie, jeżeli chodzi o nekromantę, to tak, zrobiłem tylko 2 razy ultimate właśnie, żeby się tutaj delikatnie przebrać, no i tak to po prostu się prezentuje. Jeżeli ktoś nie widział, jak wygląda legendarny loszek, ta edycja, jest to edycja świąteczna, naprawdę śliczna, to polecam obejrzeć wczorajszy film, który wleciał jakoś tam o 19, o 20, bo to był wycinek ze streama, na którym właśnie ten legendarny loszek ogrywaliśmy. Dobrze, lecimy. Co do naszego nekromanty, co tutaj się pozmieniało? Aura szósteczka, jak widzimy, w tym momencie brakuje nam jeszcze 100 many. W ogóle nawet nie wiem, jakie my mamy eventy dokładnie. Czy my mamy sterylne sedesy? Mamy, dobra, czyli teraz jak sobie wrzucimy jakiś epic, powiedzmy, że ten pierwszy lepszy, to mamy od razu 7 aurę, bo dostajemy oczywiście dwa razy więcej many niż normalnie. Tu mamy coś na zręczność, zobaczmy, plus 15 malutko, można to rozmontować. Mamy w ogóle 15 rozmontowań, to też jest powód, dlaczego nagrywam ten odcinek, bo będziemy tutaj ubijać strefę mroku, wieżę, no i wiadomo, te rozmontowania się przydadzą. Okej, aurę możemy kolejną wbić, zawsze to jakieś mocniejsze itemki nam będą lecieć. No i mamy jakiś pierścionek na wszystkie staty, szkoda, ale niech on sobie tutaj na razie leży. No i tyle, jeżeli chodzi o aurę, to tyle. Teraz lecimy dalej. Zarządca areny, 11 septilionów runek, jak widzimy. No i już w tym momencie mogę mieć full secik do awki. Na ten moment miałem tylko 10% PD, natomiast teraz już powoli, w sumie to dzisiaj chyba zrobię, będę dokładał 50% do golda, żeby już mieć właśnie komplet, bo od 10 septilionów taki komplet można mieć. W dalszym ciągu brakuje mi tutaj przyspieszenia na toalety i ozłocenia na przekąski, no ale niestety to mi nie leci. Dobrze, lecimy dalej. Tutaj oczywiście wiadomo, pachołki też mają jakieś tam itemki wymieniane, jak wczoraj mi leciało z tych ultimate'ów dużo epików, to na streamku im wymieniałem, no i po prostu tyle, tak to wygląda. Dzisiaj rano, jak włączyłem grę, zalogowałem się, to poleciał mi legendarny gemik, pierwszy legendarny gemik, nie licząc oczywiście tego skelewatora, wsadziłem tutaj do paska, więc to też na pewno jakiegoś boosta nam da. Dobra, tutaj chyba nic istotnego, może w ogóle to na razie przejdziemy do lochów, po prostu przejdziemy do lochów, żeby tutaj, wiecie, nie przedłużać, żeby zobaczyć, czy uda nam się wbić ten 300 level, a potem jeszcze wam pokażę, jak wyglądają pupile, poklikamy tutaj inne rzeczy. Na razie lożki, to co jest najważniejsze. W międzyczasie jeszcze oczywiście portale. Od ostatniego odcinka padły nam 3. Zaraz spróbuję ubić tego, którego mamy w tym momencie do ubicia. Tam mamy co prawda 100% HP, to jest wojownik. No ale zobaczymy, czy nam się uda, bo zawsze to jakiś boost do postaci i zawsze to jakieś większe procenty na lochy. Czy wbije ten 300 level? No musimy wbić 20 leveli, więc to jest naprawdę dużo. Ale zobaczymy, może nam się uda, może by to siadło. Jest na to na pewno duża szansa, biorąc pod uwagę, że mamy właśnie ten legendarny gem, legendarny loch i ogólnie legendarne itemki, to daje, mówię, naprawdę dużego boosta. Wczoraj jeszcze tutaj portal nam padł, dobitka tak naprawdę. 300 level, gdybyśmy dzisiaj wbili, to wbiłbym go po dokładnie miesiącu, chyba niecałym miesiącu, dlatego że mamy 16 grudnia, serwer wystartował 17 listopada, więc plus minus miesiąc zajęłoby nam wbicie 300 levela. Fajna, okrągła data, miesiąc, 300 level. Ładnie to się zgrywa, zobaczymy, czy to wyjdzie. Dobra, wchodzimy do tego portalu do piekieł, zobaczmy, czy uda nam się go pokonać. Powinno nam siąść, tak szczerze, tylko no tutaj wiadomo, musi nam na pewno szczęście dopisać. Póki co dostajemy samego golema, no jak ten golem będzie blokował, to to nie będzie takie złe, ale w tym momencie no nie bardzo, no kurde, teraz szkielet, kurczę, no przydałaby nam się inna pasywka, w sensie ten ogar, no ale niestety, ponad pół HP zbite, nie udało nam się. Lecimy do kalkulatora, do lochów i lecimy w lożki. Dobra, może jeszcze w międzyczasie, a wylogowało nas tu, coś nam się zbugowało, może jeszcze w międzyczasie, zanim te lochy, no to pupilki. Pupilki, mamy oczywiście event pupili, więc bardzo, bardzo przyjemnie to wszystko nam siada. Dzisiaj mamy wodę, okej, zębik nakarmiony na maksa, tego toperza, oczywiście teraz środowiska warto jest klikać, bo
dostajemy 3 jedzonka za środowisko zamiast 1, także ja tu się staram jak najwięcej ubijać. Mamy już toperza, to wszystko w przyszłym tygodniu będziemy musieli oczywiście połapać i tak samo już chyba pierwsze przejścia w zasadzie na pewno zrobimy w przyszłym tygodniu. Tutaj tego rysia, tutaj może tego ptasia by nam się udało, tylko akurat do światła jedzonek nie mamy za wiele. Tutaj tak samo przydałoby się już tego wykijadło pokonać, może też by nam się udało. No ja tu jeszcze dzisiaj ogólnie nic nie robiłem, ja dzisiaj nie robiłem awki, no tak naprawdę nic na tym koncie, bo wiedziałem, że będę właśnie klikał te lożki, wbiję na pewno dużo leveli. Dobra, koguta możemy nakarmić, tym kogutem jeszcze możemy tutaj, wydaje mi się, chociaż nie wiem, tego środowiska, okej, ubiliśmy, więc super, jeszcze dodatkowe środowisko. No i tutaj mamy żarłacza, też go sobie nakarmię i może też tego koniksa udałoby nam się ubić, a jeżeli koniksa dokładnie byśmy ubili, to mogę go dzisiaj złapać, bo dzisiaj to jest w sobotę za dnia, także po odcinku może go złapiemy. Dobra, czy coś więcej? Tu nie mam jedzonek, tutaj może tego lisowilka by nam się udało jeszcze ubić, powinien paść, tak mi się wydaje. No dawaj, dawaj, dokładnie, padł nam i od razu mamy 3 dodatkowe jedzonka dla ponika, cyk, to mamy na maksa, to mamy na maksa. No i tyle, lożki oczywiście nie ruszane od ostatniego odcinka. Tutaj pod ziemię mamy event dusz, mamy legendarny loch, serce na dyszku, na dyszce, traktor na 9, buduje się dyszka, to może skipnę przedawką, żeby większe te paczki leciały. Wrota dyszka, trener 9, no i tak naprawdę i komnata 9. To są takie najważniejsze budynki na ten moment. Tu mamy twierdzę 13, kwatery mamy 12, póki co nic nie buduję, bo bardzo możliwe, że dzisiaj już uda mi się uzbierać na kolejną twierdzę, jeżeli zrobiłbym jeszcze na streamku jakiś legendarny loszek. Przypominam, że legendarny loch głównie ogrywam na streamach na Twitchu, więc jak ktoś chce sobie pooglądać, to zapraszam. Na odcinki legendarny loch wydaje mi się, że nie jest jakiś bardzo ciekawy. Gildyjka, średni poziom 265, 572 rycerzy. Dobiliśmy, o właśnie, ostatnio, chyba wczoraj, jak się nie mylę, czyli w piątek, udało nam się pokonać ostatnią 50. wyprawę, no i mamy już po 200%, 15% portalu, a w zasadzie to już 16, muszę zmienić, dokładnie, mamy 16, także tutaj sobie zrobimy cyk, no, także już mamy maksymalne procenty z gildii, więc to na pewno również na duży plus. Zaczynamy powolutku ataki i będziemy się wspinać w tym rankingu. Salę chwały pokażę wam na końcu, bo oczywiście dużo się zadziało przez ten legendarny loch, przez to, że wystartował wczoraj. Już tam oczywiście jakieś twierdze 20, jakieś skarbce 45, no już ludzie no są chorzy, tak raszują, że to głowa mała, ale dobrze, tyle, tak naprawdę tyle. My tutaj dostaliśmy brońkę taką, bardzo fajna, bardzo fajny rozrzut, 120 średnik nam chyba dawała, więc super, 14% runka, także no, broń tak naprawdę najważniejsza, legendarna nam poleciała. Oprócz tego mamy rękawice, mamy oczywiście klatę, mamy tutaj wisiorek, pierścionek i trinket, takich 6 itemów dostaliśmy właśnie na nekro. Wszystko, 2,5 koła inty, teraz lecę w HP, ale chyba wszystko, na ten moment wszystko, sprawdzamy procenciki, symuluj, cyk, no i co my tu mamy? Dom strachów, sztućcowa głowa, na nią mamy 12,5%, to nam powinno paść w miarę szybko, to nam nie da za dużo expa, ale no będziemy ubijać po kolei wszystko co możemy, no bo tutaj zależy nam na tym, żeby polecieć właśnie z tym levelem jak najmocniej. Dobra, wiecie co, w ogóle ja nie mam kolejnego lochu odblokowanego w strefie mroku, mam tutaj wszystko pozamykane, więc dobrze by było go dostać, natomiast to w tym momencie nie jest takie proste, bo zobaczcie, że nam lecą jakieś klucze do lochów, które na ten moment nam się za bardzo nie przydadzą. Tu mamy gaming na HP, również nam się nie przyda. Okej, mamy kolejny, dobra, to jest skipowanie gemów na kwaterach 12, tak, mamy 12, dokładnie, jest bardzo, bardzo drogie. O kurde, jak się śmiesznie, o dobra, śmiesznie się zbugowało. Jest bardzo drogie, nie, więc no, tak się, o, 15% runka. Okej, w sumie możemy podmienić, 2% lepsza runa, jak najbardziej, gicior, to sobie podmienimy, git, lecimy dalej. Jest bardzo drogie, nie, no bo 40... grzybków za jeden gemik, jak szukamy klucza, no to jest niestety dość słaby deal. Dobra, to też możemy podmienić. Jeżeli chodzi o czary na tym serwerze, no to ciągle mamy ten czar na pierścionek, który już chyba ostatnio widzieliście na odcinku. Natomiast teraz mamy 96,5%, więc niedługo będzie kolejny czar. Jaki? Nie wiadomo, jest to oczywiście losowe. Zobaczymy. Dobra, no zobaczcie, jak nam ta strefa mroku pada. No to jest coś pięknego. Strefa mroku bardzo, bardzo szybko tutaj leci. Brońki dla zwiada już nie wymienimy, więc rozmontowanko. Tutaj tak samo na wszystkie staty można od razu rozmontować. Tutaj mamy jakiegoś magusia, zjawę, również to możemy rozmontować, jak nam padnie jakiś itemek useless poleci. Coś na inta, zobaczmy, no nam się nie przyda.
Mariuszkowi plus 6, no to też tak średnio. Nie zmieniam wyglądu, mija się to z celem jeszcze na tym koncie. Jest za wcześnie, lecimy dalej. Teraz mamy brońkę dla Mariuszka. Mówię, ja pachołką bronię wczoraj wymieniałem. No i to widać, za dużo im średnich nie dają. Tu niby lepsza runka. No to powiedzmy, że to wymienimy, głównie dla tej runki. I przy okazji jakaś mocniejsza broń. Oczywiście mam maksymalne punkty życia, czyli już 15% na swojej postaci, to chyba już na ostatnim odcinku było, ale jeszcze sobie dołożyłem ulepszoną jakość przedmiotu plus 5 łącznie, żeby mieć na legendarny loch, żeby mi lepsze itemki leciały właśnie z legendarnego lochu. Dobra, lecimy dalej. Teraz pokonamy sobie tego, mam nadzieję. Mamy 284 level. Tu znowu coś na wszystkie staty. Wiecie co? Może my, jak nam lecą punkty życia, to od razu będziemy na te pachołki zakładać, bo no pachołkom też by się już przydało powolutku poogarniać po 15%. Skoro nam samo leci, to dlaczego by tego nie zrobić? Dobra, tutaj cyk. Lecimy dalej, tu mamy ulepszoną jakość przedmiotu, to możemy również rozmontować. Teraz mamy Banshee, padła za jednego grzyba, no i mamy nasz sobowy. Kurde, tu w ogóle bardzo dobre buty, ale trzeba runkę zamieniać. Dobra, to to oplujemy, powiedzmy, na razie. Jeszcze nam jakieś buty na pewno polecą. Mamy naszego sobowtóra, jest to strefa mroku. Dużo osób mnie pyta, czy tego sobowtóra klikać, czy nie klikać. Teraz już warto go klikać. Teraz niestety zostało to zmienione, że sobowtór w strefie mroku ma stały level, czyli 350, nie rośnie jego level wraz z naszym levelem. Kiedyś się opłacało czekać do minimum tego 393, bo wtedy za sobowtóra dostaliśmy 300 milionów expa, to jest maksymalna wartość expa, jaką możemy dostać z lochów. Teraz to zablokowali, ma stały 350, więc można to na spokojnie klikać z bomby od razu, jak tylko to odblokujemy. No i cyk, i mamy pokonany kolejny loszek. No zobaczcie, pada to bardzo, bardzo łatwiutko. Mamy plus 27... No pancerza dużo na minus, punkty życia musielibyśmy zamienić, czyli powiedzmy, że oplujemy. Dobra, twierdza postępnego czerepu, cyk, za pierwszym razem, pięknie, kolejny kluczyk. No i lecimy, strefa mroku to jest w tym momencie, to są lochy, które nam dadzą najwięcej expa. To są lochy, które tutaj, dzięki którym najszybciej wbijamy level, więc po prostu no na tym się chcę sfokusować. Wiadomo, mamy jeszcze tornado, mam jeszcze tam jakieś inne rzeczy, ale głównie właśnie tą strefę mroku. Jak nam tutaj nie będzie dłużej padał jakiś przeciwnik, to wtedy polecimy do innych lochów. Mamy ich naprawdę dużo do kliknięcia, mamy bardzo wzmocnioną postać. Tak jak wam mówiłem na ostatnim odcinku z Necro, specjalnie czekałem z klikaniem. Tu mamy rękawice minus 16, a Mariuszkowi, o Jezu, Mariuszowi ile dają. I w ogóle Mariusz miał rękawice bez dziury, zobaczcie. W sensie bez dziury, bez runki. Teraz już ma z runką, pięknie, dobra, lecimy dalej. Teraz mamy kolejnego woja. No twierdza postępnego czerepu to są głównie wojownicy. Oni już tak łatwo nie padają, ale i tak kilka grzybów i idzie to całkiem nieźle. To możemy rozmontować i zobaczcie, zaraz nam się znowu rozmontowania skończą. Będzie trzeba sprzedawać, no ale trudno. No robimy rush po 300 level. Robimy rush po 300 level. Chcemy ten 300 wbić, oczywiście nie będzie to żaden rekord ani nic z tych rzeczy, z racji tego, że po prostu tutaj na tym serwerze 300 level już dawno zostały powbijane. Strasznie to jest mocny serwer, powiem wam tak. Zaraz wam pokażę topkę na końcu odcinka, ale możemy sobie zwrócić uwagę na jednego paladyna, konkretnie tego, który w tym momencie mushroom spade, czyli ilość kupionych grzybów od startu serwera, który ma dopiero miesiąc, to już jest ponad 500 000. I to jest prawda, on tutaj nie kłamie, bo nawet miał wczoraj streama na Twitchu, na którym miał, jak robił legendarny loszek, miał załadowane 120 tysięcy grzybów. Także co mogę powiedzieć, no nie wiem, EU8 niby nie okrągły serwer, niby nic, ale tyle mocnych jednostek, których się tutaj na tym serwerze pojawiło, które się na tym serwerze pojawiły, to jest coś niesamowitego, ale to dobrze, serwer żyje, ósemeczka, bardzo ładna cyferka, więc no ja jestem zadowolony osobiście, że serwerek nie jest jakiś tam pierwszy, lepszy, nazwijmy to. Tutaj mamy plus 24, sporo pancerza tracimy, więc nam się to za bardzo nie przyda. Lecimy dalej, kolejnego już pokonaliśmy, teraz mamy szóstego, już możemy w zasadzie do cyrku grozy sobie tutaj kluczyk dostać, ale nie potrzebujemy tego, na razie nie potrzebujemy, czekamy aż zamkniemy cały ten loszek w strefie mroku, całą tą twierdzę, no bo tutaj w strefie mroku zazwyczaj najlepiej lecieć po kolei, jeden po drugim przeciwniku, bo po prostu tak jest lepiej i zazwyczaj procent są większe po prostu na poprzedni loch. Rzadko się zdarza na tym pierwszym etapie do zamknięcia, powiedzmy, piekła w strefie mroku, żeby właśnie na przykład na piekło były większe procenty aniżeli na cyrk grozy. Czasem tak jest, ale mówię, bardzo, bardzo rzadko. Tu mamy coś, okej, okay, to możemy sobie w sensie zamienić, bo plus 46, nie rozmontować, cyk, Kunegunda delikatnie wzmocniona, lecimy dalej. Teraz mamy Magusia, bagienny Dragor. Czy ten Maguś nam padnie?
To jest jedyny mag w tym lochu swoją drogą. Mamy już 289 level, także jeszcze 11 leveli nam jest potrzebnych, żeby wbić ten nieszczęsny 300. No chyba nam siądzie, kurczę, chyba nam siądzie. Dokładnie, 290. Już bardzo łatwo nam to wszystko pada. Sprawnie, przyjemnie, więc ja jestem dobrej myśli. Zobaczmy tutaj na wszystkie staty dla Magusia. Oczywiście rozmontowanko, lecimy dalej. Kolejny wojownik, który padł za grzyba. Super. Mamy jakieś buciki dla woja. Plus 34, bardzo fajne. Dużo pancerza na plus możemy podmienić. Ja ogólnie mam cały plecak pełen itemków, natomiast to są itemki właśnie z tego ultimate'a, który przechodziłem wczoraj, z legendarnego lochu. To są wszystko itemki na 3 staty, no i one sobie tak leżą. To już są takie zapasy do kibla, ale jeszcze zdążę na spokojnie tych itemów epickich nafarmić. No bo mówię, no mamy ten legendarny loch dostępny w ogóle przez 12 dni. On będzie dostępny do 27 grudnia, jak się nie mylę, czyli przez całe święta jeszcze go będziemy mieć dostępnego. Także jest dużo, dużo czasu na zdobycie tych itemków, także wszystko na spokojnie. Dobra, czy ten smok ciemności nam jeszcze padnie? Byłoby na pewno miło, to jest 9, zobaczmy. Powiedzmy tak jeszcze z 20, o dobra, miałem mówić, że z 25 grzybków na niego, ale siadło. Brońka dla Barbara, natomiast plus 20 to już jest sporo, ale na wszystkie staty. Rozmontowanko, no i ostatni, ostatni w tej strefie mroku. Rycerz posępnego czerepu, 370 level, boss. Zobaczmy, mamy 291,5, jak on nam padnie, to dostaniemy raczej 292 level, tak mi się wydaje. Dokładnie, i to też się stało. Pięknie, kolejny loch w strefie mroku zamknięty, kolejne świetne rękawice tutaj dla naszego Barbara. Cudownie, cudownie to poszło. Dwa lożki w strefie mroku zamknięte, tago za jakieś, nie wiem, 400 grzybów około, wydaje mi się, plus minus, więc super. Polećmy teraz według SF Toolsa. Mamy smoczy skarbiec, to już możemy zamknąć. Dokładnie, za jednego grzybka. Mamy punkty życia 4 znowu. Wymienimy na pewno Kunegundzie, na przykład tutaj w paseczku. Punkty życia 4, no i co? Ja muszę coś oddać do wiedźmy. Co ja mogę jej oddać? Tu mamy w ogóle punkty życia 3. To też możemy jak najbardziej wymienić w tych bucikach i te buciki możemy wrzucić do wiedźmy. I tutaj to też możemy wrzucić do wiedźmy, powiedzmy, niech będzie tak. No bo mówię, i tak już nie mam miejsca w ekwipunku, muszę jakoś kombinować. Mamy trochę golda, ale tego golda... No w sumie to możemy wydać, bo gold nam w tym momencie nie jest na nic potrzebny, także cyk, wydany. No i co? To mamy zabite Hemoridor. Na Hemoridor mamy prawie 10%, także on też nam powinien paść ładnie, dokładnie. Tu mamy premię do złota 13, no i to jest to, o czym wam mówiłem. Już powoli tą premię do złota możemy mieć, no 13, 13 to jest 26, czyli 4 razy 13 to mamy ponad 50%, 52 dokładnie procent, więc mówię, te kudawki już powoli mogę kompletować, skoro nam samo poleciało, to dlaczego by tego nie wziąć. W sumie to nie zwracałem uwagi na te inne itemy, co nam leciały, na te runki, ale dobra, trudno, dalej. Wieża, na wieżę mamy 7% ponad, ale wieżę sobie na razie zostawimy, bo wieża nam expa nie daje, to zawsze można potem machnąć. Krytyczny karszmasz, czyli ten 430 level, na niego mamy 4,5% dokładnie, on nam daje 300 milionów expa, mamy jakąś brońkę zwykłą, ją niestety musimy sprzedać. Obejrzyjmy sobie tą waleczkę, obejrzyjmy sobie, bo to jest na pewno ciekawszy loszek. On, mówię, daje nam bardzo, bardzo dużo. Także karszmasz pokonany i jeszcze mamy włotka młotowadnego 3,5%, 3,5% na włotka, no tutaj piękne kryty, coś pięknego. Lecimy dalej, strefa światła, mamy 13 piętro i włotka również dzisiaj, myślę, że bez większych problemów pokonamy i za niego również dostaniemy 300 milionów expa i mamy kolejną część siedziby głównej firmy Playa Games, czyli po prostu 13 piętra. Tutaj mamy jakiś paseczek i on jest bardzo, bardzo fajny. W zasadzie to go możemy podmienić sobie, przynajmniej tymczasowo, dopóki nie dostaniemy żadnego legendarnego. Cyk, cyk, w ten sposób. Poczta i obejrzymy sobie oczywiście od razu walkę z Włodkiem. Zobaczmy, jak to wyglądało. Co więcej, na Esteros mamy 0,38, więc to jest dość mało, jak na ten moment. Tornadko. Tornadka na pewno możemy dużo porobić, więc tornadko będziemy sobie klikać. Niestety mamy tylko jedno miejsce w ekwipunku, więc będzie to uciążliwe, żeby co chwilę wracać do EQ i sprzedawać te itemki, które nam polecą. Ale trudno. Teraz w ogóle by jakaś aktualizacja. Teraz w teorii z tego tornada zostały jakieś zoptymalizowane itemy, które z niego lecą. Czy ich leci więcej, czy mniej? Z tego, co widziałem, to leci więcej. Właśnie po tym ostatnim update'cie świątecznym, nazwijmy to. I faktycznie z tego, co widzę, to tak średnio co drugi przeciwnik daje nam jakiś itemek. O kurde, tu nawet zobaczcie, klata. Ile ona ma? Ona już ma 15%, także teraz Mariuszek. Mariuszkowi też będziemy powoli zbierać właśnie 15% punktów życia. To się zawsze przyda, to już możemy rozmontować. To się zawsze przyda potem, jak jeszcze ewentualnie cyrkiem grozy będziemy ten 300 level dobijać. Brakuje nam jeszcze 6 leveli. Zobaczcie, że bez kitu. Co drugi przeciwnik daje nam itemek w tym tornadzie teraz.
No ciekawa zależność, szczerze mówiąc. No tutaj, okej, ten nam nie dał i ten nam powinien dać, dokładnie. Kurde. To chyba teraz tak działa, że co drugi przeciwnik w tornadzie nam daje właśnie itemek. O, brońka, zobaczcie, zobaczmy co to jest za broń. Plus 45 już mi daje broń. Trochę leveli wbitych już, legendarna zaczyna być stara. Ale dobra, zobaczmy u Mariuszka. Plus 90, tylko musimy runę zamienić. Dobra, to ją wymienimy Mariuszowi. Zrobimy tak, zrobimy odzysk klejnotu. Niech Mariuszek ma nową brońkę. I zobaczcie w ogóle, że już drugi epik z tego tornada. Kurde, chyba zostało to zoptymalizowane na plus dla graczy. Jak tak obserwuję. No, co mówię, co drugi przeciwnik to jest jakiś ten, jakiś itemek, co drugi przeciwnik pokonany oczywiście. Wydaje mi się, że to jest na plus dla graczy te itemki, nazwijmy to. W sensie, no wiadomo, ta optymalizacja tych itemów. To możemy do kotła, niestety no, strasznie boli to, że mamy mało miejsca w plecaku. Musimy sprzedawać te itemki po zwykłych cenach, nie możemy poczekać aż wiedźma je będzie chciała. To jest na pewno duży, duży minus. Okej, mamy 20 minut odcinka już. Wbiliśmy 15 leveli w tym momencie, tu mamy jakiegoś zwiada. Tu mamy Magusia, który też powinien paść. I znowu epic, zobaczcie, piękna sprawa. Epic za dychę, kurcze. Dobra, to zrobimy tak. I to musimy sprzedać, no nie ma wyjścia innego. Bardzo dużo goldzika, znowu możemy tutaj w HP troszeczkę powbijać. Może ten Esteros byśmy napoczęli, jakbyśmy tu się jeszcze odpowiednio mocno wzmocnili, powiedzmy. Teraz HP do 2300 sobie lecimy. Szczęścia już nie ruszam. Boczki mam po 1300, też ich już nie ruszam. Lecimy dalej, teraz kolejny Maguś. Do kolejnego Woja może to Tornado poklikam. Chociaż Tornado w tym momencie nie daje mi jakoś dużo expa. Albo może się tak wydaje, przez to, że ja co chwilę muszę zatrzymywać, żeby sprzedać te itemy. Ale w tym momencie chyba z tego Tornado nie leci, nie wiadomo ile, ale okej, no jeszcze popróbujemy. Tutaj cyk, tu nam padło, znowu itemek za 4 miliony, sprzedajemy tornadko, adwokat diabła. No tornado mamy już 325. Nie wiem jak tutaj będę chciał robić stopowanie lochów na tym nekromancie, ale chyba zrobię jakieś takie bardzo, bardzo powiedzmy ryzykowne, w sensie ryzykowne, testowe, kolejna postać, kolejne testowanie. Może już zacznę te lochy stopać nawet na 350 levelu. Potem w międzyczasie sobie pokonam, zobaczcie, kolejna brońka, 14% runka, to jest dla Mariuszka, a wrzućmy do kibla, mamy coś dla Woja, Wojowi już daje plus 28, rozrzut podobny, no dobra, no wymienimy, co zrobić, szkoda to sprzedawać, zawsze to jakieś średnie na plus, zawsze to jakieś wzmocnienie pachołków, na jakimś 350 i może potrzymam do jakiegoś 490, może nawet 500, spróbujemy zrobić najwyższy level nekromanty na świecie, spróbujemy zrobić coś takiego, nie wiem czy mi się to uda, ja jestem zbyt strzepany. Ja jestem zbyt taki, wiecie, dużo pochopnych decyzji, zwłaszcza, że ja często awkę ogrywam na streamach. Na streamach się bardzo dużo dzieje, bardzo dużo osób siedzi, bardzo dużo osób pisze na czacie i ja jestem, powiem wam szczerze, bardzo, ale to bardzo roztrzepany. Często coś źle zrobię, zmisklikuję, nie pomyślę, więc będzie na pewno ciężko. Będzie ciężko, ale postaramy się coś takiego zrobić, bo fajnie by było mieć właśnie tego nekromantę najlepszego, w sensie najlepszego, z najwyższym levelem na świecie, ale to wyjdzie w praniu. Myślę, że właśnie tak na 350 bym tu zaczął te lochy stopować, w międzyczasie pokonałbym 13 piętro po pupila w broku i Esteros oczywiście po pupila i tyle. I stopowałbym, mówię, jakoś bardzo, bardzo długo. Na pewno statystyki by kulały przez to, przez takie stopowanie, to jakby wiadomo, to jest logiczne, ale może dzięki temu właśnie ten najwyższy level udałoby nam się wbić. Nekromanta jest dla mnie bardzo fajny, bardzo fun to play, bardzo mi się podoba, więc dlaczego by właśnie czegoś takiego nie spróbować zrobić. Mówię, jeżeli chodzi o stopowanie lochów, to ja praktycznie na każdym koncie robię to inaczej, na każdym koncie jakoś tam na innym levelu zaczynam, na innym levelu kończę. Ja się po prostu tym bawię, testuję, bo mi nie szkodzi. Jakbyście tego stopowania lochów nie zrobili, to zawsze to będzie na plus finalnie dla waszej postaci. Czy zyskacie dzięki temu 5 leveli nad przeciwnikami, którzy nie stopują, czy 10, czy 15, to zawsze to będzie na pewno na plus, więc no, warto jest to robić, po prostu warto jest to robić. Dobra, tutaj jeszcze sobie damy w HP znowu, powiedzmy do 2300, tego nie dajemy, no i teraz dalej inta, teraz po prostu dalej inta, lecimy. Tornadko, no wydaje mi się, że okej, tu nam jeszcze padło, spoko, mamy rosiczkę bagienną, to jest zwiadowca, też powinno nam siąść, cyk. Mamy jakiś paseczek, gicior, tornadko, dalej, wojownik. No chciałbym już to tornado powoli kończyć, mamy 4 levele jeszcze do wbicia, żeby 300 wbić. Na jakimś wojowniku na pewno chciałbym się zatrzymać, bo wojownicy to już są raczej bloki. No ale siada to tornado, siada nam to tornado regularnie. Okej, teraz znowu kolejny epik, zobaczcie, no na pewno, o, premia do PD 3%, to możemy jak najbardziej sobie wrzucić na stojak, bo 3% nam jest potrzebne. Rozmontowani już nie mam niestety, więc dobra, zrobimy sobie to w ten sposób. Teraz tak, lecimy dalej. Na
pewno na plus dla gracza to zoptymalizowanie itemów, 100%. Zobaczcie, ile my już tutaj epików dostaliśmy z tego tornada, ile zwykłych itemków. Fajnie, fajnie. Szkoda tylko, że tak późno, bo jakby tyle itemów nam leciało na jakimś magu po stopowaniu lochów, na jakimś zabójcy, coś takiego, to na pewno by to było na większy plus. No ale lepiej późno niż wcale. Zawsze taki nekromanta chociaż skorzysta. Na wojowniku mamy jeszcze ponad 500 tornad do ubicia po stopowaniu lochów, więc tam też skorzystamy, będzie więcej statystyk. Generalnie mówię, na duży plus zmiana dla gracza. Dobra, mroczny zgniatacz, to jest wojownik. Okej, okay, on nam już tutaj coś nie siada, więc może się wstrzymamy. No i co? Kolejne, chociaż czy my chcemy może kluczyk następny spróbować dostać do tego cyrku grozy, bo to jest, mówię, największe zbiorowisko expa. Teraz mamy tak, Kunegunda, jakiś gemik 374, 402, 381. Dobra, to 374 sobie wsadzimy. Kolejny dla Kunegundy. Dobra, powiedzmy, że za tego 381, tu mamy znowu, kurde, no teraz na mnie będzie ten klucz leciał, Jezu, jak to boli, jak to boli, szczerze mówiąc. Dobra, tu mamy coś na siłę. Boli skipowanie gemów za tyle grzybów. 337. Tu mamy na HP. Dobra, no to ten na HP wymienimy. Na HP nie ma co trzymać. Mamy gemik na Inte. Dla Mariuszka powiedzmy też za HP wymienimy. Cyk. No proszę, niech mi poleci ten kluczyk do cyrku grozy. Jezu. 375 mały, to sprzedaję, nawet nie sprawdzam, bo mi się nie chce. Dobra, jest, jest klucz do cyrku grozy, pięknie. Mamy kolejny loszek, no i teraz sprawdzamy, co tutaj nam się kryje, jeżeli chodzi o te procenty na tym naszym nekro. Kurde, na wieże mieliśmy 7%, teraz mamy prawie 30%, okej, okay, no na wieże bardzo, bardzo mocno nam procenty wzrosły. Ten dom strachu, mamy 13,5% na tego prawie. Kolejny, czy też by nam padł? Też nam padł, dokładnie. Mamy jakieś buciki do kotła, możemy od razu wrzucić. No mówię, no oni nie dają za dużo expa, ale zawsze to jest jakiś tam dodatkowy no procent do klaserka, dodatkowa naklejka do klaserka i tak dalej, więc jak mamy możliwość, to warto ich ubijać, zwłaszcza, że procenty są naprawdę, naprawdę spore. To może my też od razu do kotła, premia do złota 10% nas bardzo nie interesuje. Teraz mamy miłego klauna z kanału, to jest Maguś, odporność na ogień, z nim już chyba będzie problem, to na razie oplujemy. Mamy tak, 1,78 na fałszywiusza Lucharda, prawie 2%, powinno siąść, szczerze mówiąc. Mamy na Hemoridor 1,64, na tyrańkę, okej, okay, kurde, mamy fajne procenty na te lochy. Na cyrk grozy, na tego klauna pierwszego mamy 1,70, ale na razie go opluję, nazwijmy to, bo nie ma sensu go klikać. Mamy na Hemoridor 1,60, na tyrankę Tacy 1,50, na Esteros mamy 1,10, no nie są złe te procenty, tak szczerze. Jeszcze tu troszeczkę expa w tych zwykłych lochach w strefie światła siedzi, tylko no żeby to w miarę szybko nam padało, nie? Fałszywiusz Lochar 280 level, expa nie za dużo, ale też nie jakoś bardzo mało, fajnie by go było ubić. Dobra, powiedzmy, że jeszcze jest 50 grzybków na niego, jeżeli on nam padnie, to polecimy do kolejnego, a jeżeli nie, no to też polecimy do kolejnego, bo nie mamy zbyt dużego wyboru. Ja nie lubię czegoś takiego, ja bym wolał wszystko po kolei ubijać, ale no jak nie ma opcji innej, no to musimy robić tak. No na Hama wyciskamy ten 300 level, po prostu 300 level po około miesiącu gry na nekro musi wpaść i tyle. I nie obchodzi mnie to, taki jest cel tego odcinka. Po to wczoraj zrobiłem jeszcze na streamie dwa ultimate'y na nekro, żeby właśnie dzisiaj te lochy poklikać. Dobra, Lochard nam nie padł, lecimy tutaj. Tyranka Tacy 1,5%, spróbujmy, sprawdźmy to. 410 level, z niej dostaniemy 300 milionów expa, bardzo dużo. W tym momencie na level potrzebujemy 358. Więc takiej tyranki Tacy mamy prawie jeden level. Jezu, tam jaka bliska próba. Zostało jej chyba 90 tysięcy HP albo coś takiego. Nie mogę, no proszę, padnij. No tak po 50 grzybków może będziemy. Po 50 grzybków, chociaż do tego Locharda nie ma sensu wracać, bo on nam nie da za dużo expa. To może zrobimy tak, że będziemy tyrankę Tacy na zmianę ze Sterosem klepać, bo to są lochy, które nam dadzą w strefie światła właśnie tego expa najwięcej. No dawaj, dawaj, padnij, proszę. Powiedzmy, że jeszcze jest 30 grzybów na nią. No to tak troszkę więcej niż planowałem, ale trudno. Jezu, jak sobie nie mogę przeboleć tej próby tamtej. Ona była tak dobra. Tam wystarczyło no dosłownie jeden delikatnie mocniejszy hitek i ta tyranka Tacy by nam padła. Kurde, ale no mamy po 1,5%, po 2% i nam to nie siada. To jest aż dziwne. Zazwyczaj takie lożki mi siadały, ale dobra. Mamy rudą ślamazarnicę, Maguś. Zobaczmy, czy ją ubijemy. No tutaj walka nekro z magiem, to praktycznie jak walka maga z magiem. Oczywiście nasza pasywka nie działa na magów, myślę, że wszyscy już o tym wiedzą, bo ten nekro jest w gierce no już około miesiąc, w sumie to ponad miesiąc. No ale dobra, próbujemy dalej.
Tą rudą ślamazarnicę sobie ubić. No i co? Jak ona nie padnie w te 100 grzybów, to może polecimy do strefy mroku. Może polecimy do tego klauna. Na niego też, no na wszystko mamy praktycznie takie same procenty. Mówię, cyr grozy w mroku 1,70, tyranka Tacy 1,50, no ta ruda ślamazarnica 1,10, więc troszeczkę mniej. Ale no na wszystko te procenty są naprawdę sensowne. Także dobrze by to było po prostu poubijać, no a tu widzimy, że nic nam nie siada. No tą wieżę by można jeszcze popróbować, tą wieżę by można jeszcze poubijać. A czy ja mam w ogóle ulepszony? A, nie ulepszyłem paska. No, tak myślałem właśnie. Tak myślałem, że o czymś zapomniałem. Już mi ktoś pewnie napisał w komentarzu o tym, bo kiedy ja ten pasek zmieniałem już dobre 10 minut temu. No ale trudno, dobrze, że sobie przynajmniej teraz przypomniałem. Lepiej późno niż wcale. Dobra, o i zobaczcie, pasek ulepszony i od razu nam to siadło, pięknie. Mamy jakiś pierścionek znowu za dyszkę, więc zrobimy tak. Tu mamy punkty życia 2%. Możemy dać dla Mariuszka. Cyk, no i co? No i musimy to sprzedawać, nie ma innego wyjścia. Obejrzyjmy sobie tą walkę, bo to jest na pewno ciekawe. Pierwszy kryt, drugi kryt, trzeci kryt. No, same kryty, więc nie było to takie proste. Musieliśmy same kryty machnąć, żeby nam to siadło. Teraz mamy tego klauna z młocikiem. Jego sobie jeszcze spróbujmy ubić. 372 level. Zaczynamy cyrk grozy w mroku. 297 my mamy level, czyli jeszcze 3 levele nam są potrzebne, żeby ten nieszczęsny 300 nam wpadł, żeby to w końcu mieć za sobą, nazwijmy to. Dobra, siedzi pięknie. Tu premia do złota 10%, na wszystkie staty nie przyda nam się za bardzo. Dobrze, czyli ten nam padł, to lecimy. Lecimy dalej do tyranki Tacy, spróbujmy ją sobie ubić jeszcze. Zobaczcie, gdybyśmy mieli ten pasek ulepszony, o czym oczywiście zapomniałem, bo mówię, no ja jestem roztrzepany, to ta tyranka Tacy by padła przy tamtej próbie, gdzie zostało jej tam nie wiem ile dokładnie, chyba z 90 tysięcy HP. No niestety jest jak jest, zdarza się, ale okej, teraz nam padła. Zobaczcie, wystarczyło ulepszyć ten pasek i od razu jak to wszystko nam pięknie i szybko pada. No niestety, popełniam dużo błędów popełniam, ale to przez to, że się jaram. Przez to, że się jaram, że ten nekromanta, dopiero co zaczynaliśmy na nim grać, dopiero co startowała ta seria, zaczynaliśmy tutaj na tym EU8, a już zbliżamy się wielkimi krokami do 300 levela. Teraz tak, to mamy pokonane, tego Locharda to już sobie daje spokój. Dobra, to jeszcze raz sprawdzamy procenty, jak wygląda dalej cyrk grozy. Bo tym cyrkiem grozy najprawdopodobniej dobijemy sobie właśnie ten 300. Chyba, że jeszcze Esteros, tak, Esteros królowa matka, prawie 4% mamy na nią. Tak właśnie czułem, że to poleci nam z bomby. Dawaj, królowa matka, no ona padnie szybko, dokładnie, 299 level, pięknie. Punkty... O, jaka dobra czapka. Tylko musimy zrobić tak, zamień runy. Tu sobie dajemy, żeby już Maguś miał po 15%. I teraz możemy ją zamienić i ulepszoną jakość przedmiotu musimy zamienić, żebyśmy mieli na klikanie lochów. I teraz tak, dodaj miejsce na klejnot. Tu od razu sobie ulepszamy razy 5. Tu sobie odzyskujemy klejnot w ten sposób, cyk, cyk. I co? Królowa matka nam padła, to mamy ulepszone, mamy wszystko zrobione. Na tego mamy, na zwiadowce mamy 2,5%, więc on też raczej nam padnie szybko. Czy on nam da level? Chyba nie, chyba jeszcze nie. Chyba nam jeszcze będzie odrobinkę brakować. Co my tu jeszcze mamy? Na Locharda już mamy 2,5%, więc bardzo nam wzrosło. Obłudny oszust 002, więc jego nie klikamy. Mamy paseczek, premia do PD, to jest dla wojownika. Plus 48, dużo pancerza na minus, ale plus 48, więc jak najbardziej możemy wymienić. Na razie to pal licho ten pancerz, powiedzmy. Dobrze, i zobaczcie ile nam brakuje do 300 levela. Jeszcze jeden skanik. Zobaczmy co możemy dalej ubić, żeby nie klikać tutaj na pał. I ten 300 nam, żeby siadł. Okej, Esteros, pudel miniatura. Czy ja w ogóle oglądałem tą królową matkę? Chyba nie, wydaje mi się, że nie. Więc królową matkę sobie obejrzymy. Pudel miniatura, na niego mamy 2,60%. Potem mamy tego wojownika, takiego klocka, chyba górołaza. Więc jego z marszu na pewno już nie zrobimy. Ale pudla miniaturę jak najbardziej możemy jeszcze kliknąć i tym samym wbić 300 level. Dokładnie, to nam da równy 300 level. Tylko no, musi nam siąść. A ile mamy na cyrk grozy? 1,5%. Czy ja tu chcę dalej klikać? Chyba nie. Chyba na razie się wstrzymam. Znowu jakieś przebieranko na legendarnym w ciągu tygodnia i za jakiś czas znowu wam pewnie odcinek z tego nekro nagram. Dzisiaj celem był 300 level i ten cel właśnie w tym momencie powolutku spełniamy. Tylko niech ten pudel nam jeszcze padnie. No proszę cię, nie bądź taki, padnij. Dawaj, no prawie 3%, 2,65 dokładnie. To jest bardzo, bardzo dużo. Cyrk grozy by nam na pewno jeszcze poszedł, ale no mówię, chyba nie chcę. Chyba się po prostu wstrzymam. 300 level będzie zaklepany.
A jak się jeszcze poprzebieramy na legendarnym lochu, jeszcze pachołki poprzebieramy, to wtedy na pewno nam i cyr grozy, i prawdopodobnie piekło padnie z marszu, jedno po drugim na jednym odcinku. I o to będziemy, nazwijmy to, walczyć, to będziemy chcieli zrobić. No tylko kurde, na razie to nam, dobra, siedzi, mamy to, mamy 300 level, mamy wierzchołek góry lodowej. Po miesiącu gry, no powiedzmy niecałym, bo mówię, mamy 16 grudnia, serwer wystartował 17 listopada, wbiliśmy 300 level na nekromancie i praktycznie wszystko z tego wbijania widzieliście w playliście ZU8 z nekromanty, bo ja wszystko, każdy progres chcę robić na odcinku, żebyście wy mogli sobie do niego wrócić i generalnie mogli go oglądać. To możemy sprzedać, niech będzie, damy jeszcze w tą intem. No i co? I wieżyczka. I jeszcze wieżyczka. Mamy 86. Na sam koniec wieża, żeby tutaj jeszcze poprzebierać pachołki. Premia do złota 13%, zobaczcie. To od razu sobie damy na stojak. Zamień runki, cyk, w ten sposób, dobra, pięknie. I damy oczywiście tą klatę Kunegundzie, bo daje bardzo, bardzo dużo. Tutaj zrobimy sobie pyk, tutaj zrobimy sobie pyk. Dobra, w ten sposób lecimy dalej. No wieżyczki, parę wieżyczek nam padnie praktycznie za darmo, dokładnie. To możemy od razu sprzedać, zawsze to jeszcze jakiś goldzik nam wleci. Mamy jakiś paseczek, punkty życia 3%, zobaczcie, zobaczcie ile to daje Kunegundzie. Czy on już ma 15? Tak, on już ma 15, więc teraz punkty życia jeszcze dla Barbara muszą lecieć, 3% cyk i teraz wymieniamy Kunegundzie, bardzo, bardzo duży boost, jeżeli chodzi o te itemy. Bardzo duży buścik, 80 stat to jest od groma, jeszcze oczywiście wiadomo, pancerzyk na plus, super. Dobrze, 89 wieża, ta nam jeszcze powinna paść, dokładnie, mamy znowu jakiś paseczek dla Kunegundy, premia do PD 3%, no zobaczcie, że my tu możemy na spokojnie wymieniać sobie itemki od razu na stojaku, żeby te właśnie ten komplet runek dawki zrobić. Jak tego nie zrobię teraz, to zrobię to oczywiście po odcinku, no bo już mi zostaną jakieś tam resztki do znalezienia, a warto przed zrobieniem mawki już dzisiaj mieć ten komplet, także spoko, także to również na plus. Bardzo fajnie się ten nekro rozwija, bardzo się fajnie rozwija, powolutku do przodu, więc ja jestem zadowolony. Tu jakiś hełmik, punkty życia 3, za mało, żeby go wymieniać dla Barbara, natomiast runkę możemy oczywiście wymienić i jeszcze 3% i będziemy mieć 15% również na Barbarze. Także przy okazji te runy również pachołkom wymieniliśmy. Dobra, teraz mamy oś osła, wieża 91, osio obfitości, zobaczmy, czy ona nam jeszcze padnie, no coś nie chce, ale zobaczmy procenty może, żeby tu na paję nie klikać. Ta wieża to jest, wiecie, taki, no takie dobitki powiedzmy, na około 315-320 levelu już sobie na pewno wieżę zamkniemy. No mamy na nią sporo, bo mamy na nią prawie 4%, więc jak najbardziej możemy to spróbować zrobić jeszcze, chociaż no tu wiadomo, na pierwszą, którą dzisiaj na odcinku klikaliśmy, było 34%, teraz mamy już niecałe 4%, więc strasznie te procenty spadają z każdym kolejnym poziomem, ale dobrze, ona nam jeszcze siadła, mamy klaty dla Kunegundy, nie przyda nam się za bardzo, sprzedajemy, kolejna cyk, teraz w ogóle chyba do końca to są sami wojownicy, jeżeli o tą wieżę chodzi, liczy krupa, czy on nam tutaj jeszcze padnie, powinien. Ale dobra, może znowu procenciki, żeby, mówię, na pałę nie klikać, bo to już są takie resztki, nazwijmy to, tego co dzisiaj robimy. Pyk, pyk. 1,36, to już mamy na niego mniej niż nawet na cyrk grozy. Dobrze, dobrze, to na razie tyle. Jezu, 40 minut odcinek prawie, ale oro potężne na tym nekromancie. Mamy 300 level, pięknie, duży, no zobaczcie, to jest właśnie to, piękny progres naszej postaci. Super, super, że nam wszystko tak ładnie poszło i że udało nam się ten 300 jednak wbić. Raczej wiedziałem, że nam się to uda zrobić, potem zacząłem mieć pewne wątpliwości, ale finalnie siadło, więc ja jestem usatysfakcjonowany. Dobrze, jeszcze wam na sam koniec pokażę topeczkę, jak tu wygląda. Najwyższy level na serwerze w tym momencie, ex aequo z bazem, to jest Stech Shield, nazwijmy to tak, powiedzmy. No i to jest tutaj, no, nekromanta. Nekromanta, on pobił dużo rekordów na tym nekromancie, ciśnie chyba na nim najbardziej ze wszystkich nekromantów na tym serwerze, no i to widać, mamy najwyższy level. Drugi to jest Was Paladyn, który ma już ponad 500 000 wydanych grzybów na to konto. Także no widzicie, jak to wygląda, widzicie, jakie to wszystko jest kosztowne, ile trzeba tutaj cisnąć, zwłaszcza takim paladynem, żeby utrzymywać topowy level. Paladyn jest jedną z najgorszych klas postaci do lochów, także no mówię, jest bardzo, co za tym idzie, kosztowny. No ale was tutaj ex aequo topowy level na tym serwerze na ten moment, po około miesiącu właśnie EU8. No i co, bardzo dużo 300 plus tutaj leveli, tutaj od nas troszeczkę osób sobie siedzi też w tej topeczce. Tak to ogólnie wygląda, nekromantów nie ma za dużo.
Bardzo mocni gracze z Freedom, bardzo mocni gracze z All That Matters. To są dwie dominujące gildie, które walczą między sobą o pierwszą pozycję. No mówię, bardzo dużo mocnych jednostek, które tutaj cisną jak źli. Natomiast jestem ciekaw, bo na przykład taki Vaz nie ma jeszcze w ogóle legendarnych gemików, oprócz oczywiście tego Skelevatora. I zastanawiam się, czy on po prostu nie będzie chciał robić z bomby po tym miesiącu setnej kopalni klejnotów, farmiąc oczywiście surowce z legendarnego lochu i dopiero wtedy tych gemów sobie nie wymienić. Także bardzo możliwe, że na dniach tutaj zobaczymy, że on będzie miał już jakiś 350 level albo coś koło tego, no bo te kopalnie, ta kopalnia setna z tymi legendarnymi gemami, a w zasadzie legendarne gemy z kopalni setnej, dadzą mu ogromnego boosta. No, także tak na ten moment się tutaj prezentuje serwer, więc biorąc pod uwagę, że niecały dzień od startu legendarnego lochu minął, to nikt jeszcze jakoś bardzo mocno nie poleciał, nie ma jakichś, mówię, 340, 350 leveli, ale wydaje mi się, że jest to kwestia czasu. Wydaje mi się, że jest to kwestia po prostu czasu. Dobra, gildyjki, jeszcze nieważny ten ranking, póki co twierdzę tak samo, pupile 157 pozycja, 46 pupili, topka ma tych pupili już po 53, zobaczcie 52, także no troszkę niestety odstajemy. Podziemia 10 poziom, czci 65, a tutaj jeżeli chodzi o topowych graczy, no to mamy już 13, mamy nawet 14, zobaczcie poziom serca, a jestem ciekaw tego Vaza, jaki ma Vaz, czy on tutaj jakoś bardzo skipuje, no właśnie, no to jest to co wam mówiłem, Vaz już ma 15, także Vaz regularnie farmi surowce z legendarnego lochu, tak to po prostu wygląda. Tyle ode mnie, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, troszeczkę taki odcinek, powiedzmy, skupiłem się bardzo na klikaniu, żeby tutaj dobić ten 300, więc nie mówiłem jakichś ciekawych rzeczy, wydaje mi się, ani nic takiego, ale no skupiłem się na kontencie, na klikaniu i ten 300 level udało nam się wbić. Kciuka w górę oczywiście zostawcie, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i piszcie, jak tam wam idzie legendarny roszek oczywiście, ile już razy zrobiliście, ile macie itemów i jak to u was ogólnie wygląda. Dziękuję raz jeszcze pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!